Witam gorąco i serdecznie w dzisiejszym poniedziałkowym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Na dzisiejszej konferencji prasowej poinformowano, że od wtorku w Oslo wprowadza się czerwony poziom kontroli w liceach. Ponadto wszelkie zorganizowane zajęcia rekreacyjne dla młodzieży, które organizowane są na salach, czyli w pomieszczeniach zamkniętych, są zabronione. To znaczy, że wszelkie zajęcia takie jak chóry, zajęcia teatralne, taneczne czy na przykład treningi są zabronione na 2 tygodnie. W grupie wiekowej pomiędzy 16 a 19 rokiem życia odsetek osób zakażonych koronawirusem na 100 tysięcy jest największy. I stąd obostrzenia. I pozostajemy w temacie, ale tym razem dobra informacja, ponieważ amerykańska firma Moderna podaje informację, że jej szczepionka przeciwko COVID-owi jest skuteczna w 94,5% przypadków. Także jeżeli dobrze pójdzie, będą 2 szczepionki. Norweski rząd zwrócił się do organów unijnych z prośbą o przedłużenie zwolnienia Elbili z podatku VAT do roku 2022. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że z reguły norweski rząd zwracał się do organów unijnych z prośbą o przedłużenie na 3 lata, a to, że w tym przypadku są to 2 lata, wywołało niepokój kierowców zrzeszonych w różnych towarzystwach, ponieważ podają oni informację, że prawdopodobnie Elbile zdrożeją już o roku 2023. A jeżeli zdrożeją Elbile, to być może najprawdopodobniej auta hybrydowe, elektryczne czy diesle również. Coca-Cola była już bardzo słodka, ale teraz koncern przesłodził swoje napoje jeszcze bardziej. Koncern Coca-Cola poinformował, że na terenie Norwegii Północnej sprzedawał butelki Coca-Coli Light, czyli bez cukru, jednak z podwójną porcją słodzika. Nie jest to groźne dla zdrowia, jednak sklepy i Coca-Cola sama prosi o przynoszenie i zwrot zakupionych butelek do sklepów. Niestety nie podano informacji, czy za przyniesienie takiej butelki dostanie się pluszaka, zdrapkę, czy na przykład paszport Polsatu, ale może warto. Oddać i coś dadzą. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, bezproblemowej nocy i oczywiście bezproblemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!